bardzo ciekawą wypowiedź pana Andrzeja Kołodziejskiego. To jest szef NSZZ Solidarność Więziennictwa, który jest wstrząśnięty, panie ministrze, tym, co pan powiedział o sytuacji polskich więźniów. Ma pretensje do pana o to, że wiele pan w takim wystąpieniu powiedział na temat praw więźniów, a nic nie powiedział pan na temat ich obowiązków. No, prawa więźniów to także prawa człowieka. Ja w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadam za kwestię ochrony praw człowieka i dla mnie to jest ważne. Każdy więzień, każda osoba osadzona musi być równo traktowana, musi mieć zapewnione bezpieczeństwo, choć oczywiście ma także swoje obowiązki. Mogę także, jeśli pan przewodniczący Związku Zawodowego tego tak bardzo oczekuje, mogę także nagrać film dotyczący obowiązków więźniów. Nie ma problemu. Takie obowiązki są uregulowane w prawie, w przepisach i każdy z więźniów musi się do nich stosować. To jeszcze krótki cytat na koniec pana Kołodziejskiego. Wstrząsająca jest końcowa wypowiedź pana Śmiszka o tym, że każdy osadzony może protestować jak tylko zechce. Dla mnie ta wypowiedź nosi znamiona nawoływania do wystąpień. Jeszcze jedno zdanie. W mojej ocenie, pisze pan Kołodziejski, jest to skrajnie nieodpowiedzialne działanie bardzo wysokiego urzędnika państwowego. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Uspokajam. To są standardy zarówno prawne, jak i wynikające z orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tak, to prawda. Każdy z więźniów ma prawo do protestu w wybranej przez siebie formie. Natomiast z obowiązkiem państwa jest zapewnienie opieki lekarskiej, wsparcia, w pewnych sytuacjach także podjęcia przez sędziego penitencjarnego decyzji o przymuszeniu do więźnia, do poddania się leczeniu czy karmienia. I to są sytuacje, które czasami się w więzieniach zdarzają i mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale jeśli dojdzie, no to są na to przepisy, są procedury, wszystko będzie działo się zgodnie z prawem. A rzeczywiście jest tak, jak widzieliśmy to na różnych filmikach w sieci, że przybycie pana Kamińskiego do więzienia w Radomiu spotkało się z bardzo złą, negatywną reakcją więźniów? To jest wiedza powszechna, że każdy polityk lub wysoki urzędnik państwowy, szczególnie taki, który miał do czynienia z policją czy nadzorował policję, no nie jest przyjmowany najlepiej przez swoich współwięźniów. Natomiast obowiązkiem państwa jest zapewnienie absolutnie bezpieczeństwa każdemu, kto przebywa w takim zakładzie. Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wosik są bezpieczni? Są bezpieczni, bo są bezpieczni tak samo jak każdy inny osadzony. A my bezpiecznie kończymy nasz wywiad. Bardzo dziękuję. Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości Nowa Lewica, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.